cześć, na kanale Dama Amelia. Dzisiaj będę robiła domek dla ptaszków. Zobaczymy, co jest w środku. Instrukcja. Potem o, farby i klej, taki mały. Dwa pędzelki, jeden grubszy, jeden cieńszy. Potem różne koraliki i tutaj elementy do tego domku. Ale zobaczę, co wyjdzie, bo taki mały ten elementy, więc zobaczymy, jaki z tego ten domek dla ptaszków wyjdzie. No to zabieram Cię do robienia. Wczoraj już Wam nie pokazałam, jak składam ten domek dla ptaszków, dlatego że jak chciałam go skleić od razu w całość, to się rozpadał, więc pomógł mi tata. Dlatego, bo było trzeba najpierw tą z tą, musiało wyschnąć godzinę, potem tą z tą znowu wyschnąć i kolejne części dokładać. Więc już wysechł mój domek, a dzisiaj będę go malować i ozdabiać. Ja już sobie wszystko przygotowałam do malowania mojego domku, a teraz Wam powiem, jak go chcę pomalować. Dół, ten podstawek na zielono, ten cały domek na różowo, na niebiesko, tu do siedzenia dla ptaszków, dach na żółto, a tutaj taka końcówka na fioletowo. Boki i tył domku dla ptaszków i górę od dachu, a teraz zajmę się malowaniem dachu na żółto. Zamoczę sobie pędzelek i wezmę farbkę i maluję. Tak wygląda mój domek teraz.
Zostały mi jeszcze tylko te dwa elementy. Tutaj pomaluję na granatowo, a tutaj na zielono. Pomalowany. Poczekam chwilę, aż wyschnie i poproszę tatusia, żeby mi przyczepił jeden haczyk do góry, drugi na dole, pod spód jeszcze listki i wstążeczkę razem z brylancikami. Zobaczcie, tak teraz wygląda mój domek. Tata mi pomógł przyczepić haczyk tutaj na dole i ten do góry i te listki oraz tą wstążeczkę z tymi brylancikami, a mi teraz zostało przyczepić te różowe i niebieskie koraliki i planuję je przyczepić jeden kolor albo na zmianę na tych tutaj, na tym daszku. Ten klej mi nie leci już, więc stwierdziłam, że wezmę klej Magik i teraz zrobię tutaj koraliki, te takie kryształki, a jak mi zostaną, to tutaj resztę przykleję. Wyszedł bardzo ładnie i po pierwsze myślałam, że będzie większy i że będę go mogła przyczepić w ogrodzie dla ptaszków, ale jak sami widzicie, wyszedł mniejszy, więc będzie mi służył jako ozdoba w pokoju, a po drugie, gdyby nie tata, to bym nie umiała go sama złożyć, bo był trochę za trudny. Mimo wszystko polecam Wam właśnie kupić taki domek dla ptaszków i go zrobić, bo też można go wykorzystać jako skarbonka. Tutaj można wrzucać pieniążki. Ja już się z Wami żegnam. Zapraszam na kanał Mama i Dama, który prowadzę z mamą i na mojego TikToka Amelka Krawczyk 2 i na Instagrama Mama i Dama 1-2. Dawajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Buziaki, pa!